To teraz ja zanucę. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych. Jak to się stało, że malarze i żołnierze i Maria Sadowska połączyli siły? To jest w ogóle strasznie fajna piosenka, zawsze mi się jednak kojarzy z taką moją pierwszą młodością, nie? Tak. Ale tutaj akurat to jest sytuacja przyjacielska, ponieważ Norbert, który jest autorem tekstu, jest mężem mojej przyjaciółki Moniki Pyrek, wspaniałej polskiej medalistki. I my się od lat przyjaźnimy, od wielu, wielu lat. Może niektórzy z was pamiętają, kiedyś nawet nagrałam z Moniką taką piosenkę Szybciej, Wyżej, Dalej przed olimpiadą, bo pewnie. Monika chciała zawsze śpiewać i zresztą miała do tego talent. I jakoś ta przyjaźń, mimo że na odległość, bo oni mieszkają w Szczecinie, to trwa. I dla mnie to jest taki przykład takiej przyjaźni, która właśnie pomimo, że nie mieszkamy w tym samym mieście i widujemy się nie tak bardzo często, to możemy się spotkać po latach czy po miesiącach i tak się czuć, jakbyśmy się rozstali wczoraj. I właśnie Norbert poprosił mnie, ponieważ zaczął pisać teksty i dla nowego projektu Malarzy i Żołnierzy, zaprosił mnie do tego projektu i zapytał, wiesz, czy nie zagram z nimi i czy nie zaśpiewam tej piosenki. I to jest rzeczywiście taki tekst o takiej, myślę, miłości długiej. Ja też jestem z moim mężem 17 lat, oni są chyba z Monią nawet dłużej, a niewielu mam znajomych, którzy są dłużej niż ja z kimś. Znak naszych czasów. Tak, więc myślę, że poczułam, wiedziałam, o czym śpiewam po prostu. To ja może dodam, że Malarze i Żołnierze przygotowują, pracują nad takim projektem, którym zapraszają wokalistki polskie do tego, żeby użyczyły głosu i ty właśnie jesteś jedną z wybranych przez niego czy przez nich artystek. My sobie posłuchamy tej piosenki za chwilę, bo mam tutaj ją przygotowaną, natomiast korzystając z twojej obecności, powiedz, jak pracę nad filmem o pato streamerach, influencerach, bo to taki dość głośny i gorący temat. No uważam, że to jest bardzo ważny temat, który trzeba podjąć, bo mam wrażenie, że nasze pokolenie, mówię o takich ludziach powiedzmy 35+, i wyżej, trochę żeśmy się rozminęli z rzeczywistością. To znaczy tam istnieje rzeczywiście cała druga rzeczywistość w internecie, o której my bardzo, bardzo mało wiemy. My boomerzy. My boomerzy, tak, powiedzmy sobie szczerze, tak. No. I jestem wręcz zaskoczona. Ja sama zresztą nie miałam wielkiej wiedzy na ten temat. My to gdzieś spychaliśmy. Mówiliśmy, a coś tam, jacyś youtuberzy, coś influencerzy, prawda? To nie jest ważne, to nie ma wpływu na dzieci kulturę. Nada, tak, dzieci nada, to jest dla dzieciaków i tak dalej. No ale teraz się okazuje, że to nie jest margines, to ma wpływ na ogromną ilość ludzi. To jest gigantyczny rynek, który zarabia ogromne pieniądze. W związku z tym za tym stoją dramaty. Stoją za tym wielkie dramaty, ponieważ no niestety jest to rynek skierowany do dzieci, skierowany na łatwą manipulację po prostu. Tak, to prawda. Na manipulację umysłami. Bardzo trudno jest nad tym zapanować, no bo nie jesteś w stanie non-stop kontrolować, co twoje dziecko jakby ogląda. A poza tym to chyba nawet niewychowawcze jest, prawda? No to wiesz, ja nie chcę, żebyś właśnie taka, no tak, dokładnie, ja też jakoś wierzę, że no mam dzieci w wieku 12 i 8 lat i one rzeczywiście, dla nich nie ma telewizji, dla nich nie ma innych mediów tak naprawdę, one radia też, przepraszam, ale nie słuchają. No pewnie. Dla nich największymi idolami są właśnie youtuberzy, gamerzy na przykład. Którzy siedzą w telefonach, tak, prawda? Dokładnie. I teraz to jest społeczeństwo, które za chwilę dorośnie, znaczy już ta pierwsza fala już dorosła, oni mają po 20 parę lat i oni tworzą swoją w ogóle, że jakby wirtualną rzeczywistość. To jest rzeczywistość, taką. Alternatywną rzeczywistość. To jest rzeczywistość, w której no nie ma kultury wysokiej. W ogóle nie. Jakby wszystko jest bardzo obliczone na komercję, na to, że prawda, to, co się sprzedaje, na sprzedawanie produktów przede wszystkim. No bo to jest jedna wielka machina reklamowa, powiedzmy sobie. Przede wszystkim no temu to służy. Przede wszystkim pieniądze. Przede wszystkim, tak? I takiej dosyć ogłupiającej rozrywce. Jasne. Ale co jest najbardziej niepokojące w tym, że tam nie ma żadnego prawodawstwa, że my tu w prawdziwym świecie mamy jakieś prawa, pewnych rzeczy się nie robi, pewnych rzeczy się nie mówi publicznie. Natomiast tam jakby jest dziki zachód, kompletnie dziki zachód. Czy technologia wyprzedziła życie? Technologia, prawda? Wyprzedziła życie, dużo wyprzedziła życie, nie ma właściwie żadnych legislacji, w związku z tym każdy może zostać zniszczony psychicznie. Marysia, ale powiedz, czy ty nie masz takiego wrażenia, że to, co się dzieje w Polsce i ta afera związana z influencerami polskimi, to tak naprawdę nic
co nie działoby się na świecie, no bo przecież to też do nas przyszło skąd? No z Zachodu. Tak, ale to jest ciekawe, więc to jest pewien społeczny, taki psychologiczny już problem, myślę, światowy. To jest światowy problem, ale jest ciekawe, że nigdzie na świecie tak bardzo nie przyjęły się i nie na taką skalę są oglądane filmy na przykład z patoinfluencerami. Okay. Niestety to się dzieje głównie w Polsce, w Rosji, na Ukrainie. Okay. Co więcej, również te walki freak fightów, one są oczywiście na całym świecie, ale też wyjątkowo u nas świetnie się to ogląda i jakby pada na bardzo podatny grunt. Co jest ciekawe, na tych walkach właśnie przychodzą dzieci. Tam nie ma ograniczeń. Na prawdziwą walkę bokserską no nie wejdziesz z dzieckiem, prawda? Okay. Dziecko nie ma do tego dostępu. Tam są prawdziwi zawodnicy, którzy wiele lat trenowali, żeby dać nam show, prawda? Polegający na przemocy, ale wszyscy wiemy, na co się piszemy. Jasne. Przy freak fightach tam tych zasad nie ma. No też tam, trudno mówić o sporcie w tym momencie, prawda? Tam są jakby no prowadzą to influencerzy lub influencerki, które są naprawdę wielkimi gwiazdami, które mają, idolkami są 12, 10, 9-latek i te dziewczynki przychodzą i na przykład na takich konferencjach oglądają, jak ci ludzie się obrzucają kalumniami, jacyś kryminaliści, tam są też również straszne wyrazy padają i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ja nie chcę być taką, wiesz, taką starą babą przepraszam, z kościoła, która mówi, oj, to jest takie niemoralne i w ogóle. No. To jest bardzo złożony problem. Marysia, bo próbujemy trochę jakby rozkminić ten tak. problem, a nie o to chodzi. Ja chciałem zapytać, jak przygotowania do filmu, no bo film będzie o tym mówił. Tak. Ja wiem, że chciałam za dużo nie możesz powiedzieć. Nie mogę za dużo powiedzieć, bo nie chcę zdradzać. Chciałam powiedzieć, że raczej myślę o serialu, bo jak zaczęłam w tym grzebać, to się okazuje, że to ma tak wiele oblicz i tak wiele warstw, że trudno byłoby, nie chciałabym to spłycić do takiej opowieści, na przykład opartej o Pandora Gate, no bo to jest tak jedna z wielu rzeczy, to jest tylko składowa tego wszystkiego. I co ciekawe, ta spirala tej przemocy takiej wzajemnej, to znaczy napuszczanie na siebie ludzi, napuszczanie na siebie właśnie armii, dzieci, którzy mówią, teraz proszę hejtujemy tego, a teraz hejtujemy tego. I właśnie Maja Staśko, z którą piszę, która naprawdę jest jakby weszła tam od wewnątrz. Ona jest influencerką, jest z tego pokolenia i postanowiła walczyć z nimi tą bronią, której oni używają. To jest też niezrozumiałe bardzo. Znaczy wiele osób tego nie rozumie. Ja akurat to doskonale rozumiem. Wiem, co to znaczy. Wiem, że trzeba się dogadać jakby z tymi zza ściany, a nie jakby... Możemy sobie siedzieć w swoim gronie i tutaj narzekać i mówić, poklepywać się po plecach i mówić tak, to straszne, czyli... to złe, ale chodzi o to, żeby tam pójść i spróbować coś zmienić tam, u źródła, a to już jest zupełnie co innego. A czyli masz takie ambicje, że chciałabyś, żeby ten film jednak coś zmienił, a nie opisał pewien... Zdecydowanie, to jest, chcemy go robić też w porozumieniu z różnymi organizacjami, z organizacjami właśnie, które mają na celu chronienie dzieci w internecie, ale nie tylko dzieci. I też tak naprawdę, ja słuchajcie, nie wiem, no jeżeli chodzi o hejt, ja może powiem coś bardzo niepopularnego, ale ja uważam, że hejt powinien być zakazany. Mamy 20 lat doświadczenia hejtowania się wzajemnego w necie i pomimo wolnego słowa, ja rozumiem, że jest wolne słowo, tylko co nam to dało? Ale jaki z tego jest profit? Ale gdzie jest granica? Gdzie jest granica? Nie ma granic. No właśnie, w którym momencie straszne jest to komentarz, a w którym momencie jest to hejt? Straszliwe rzeczy, na przykład do Majki typu, że powinnaś zawisnąć na drzewie. Dzisiaj jest dobry dzień, żebyś umarła. Jakby wszystko jest dozwolone i niszczenie ludzi psychiczne. I trzecia rzecz, która jest taka bardzo symptomatyczna dlatego, że ofiary są po prostu jeszcze bardziej kopane, jeszcze bardziej niszczone, natomiast sprawcom rośnie popularność. Czy nie ma systemu, który by chronił osoby poszkodowane. Naprawdę wróciliśmy do jakichś takich bardzo barbarzyńskich czasów. Tam jest po prostu dżungla, prawa dżungli, barbarzyńskie czasy. Liczy się tylko silniejszy, a wszyscy słabsi, czy nawet nie tylko słabsi, ale nie... Ci, którzy okazują jakąś słabość, czy ludzką twarz. Dokładnie to chciałem powiedzieć, że okazywanie słabości jest absolutnie niemodne. Ale też ludzkiej twarzy. Niemodne. Tak. Wiesz, ja nie mówię, żebyśmy wszyscy teraz byli, prawda, płaczącymi ofiarami. Ale jesteśmy tylko ludźmi. Ale wszystko tam jest dla mnie postawione na głowie po prostu. I staramy się o tym napisać, dlatego być może, znaczy prawdopodobnie będzie to serial 5-odcinkowy, miniserial, bo tego się nie da chyba opowiedzieć w jednej fabule. Postawmy tutaj kropkę i posłuchajmy piosenki twojej z malarzami i z żołnierzami, tylko ty i ja. I do naszej rozmowy wracamy za chwilę. Naszym gościem jest Maria Sadowska. Bo teraz Maria, opowiedz, co u ciebie muzycznie, no bo to jest projekt jednak malarzy. No właśnie, ja spędziłam bardzo intensywne
4 lata filmowe, właściwie nie schodziłam z planu i obiecałam sobie teraz, kiedy skończyłam drugi sezon Rodzinki na Maxa, serialu, który wszystkim bardzo polecam, który na Polsat Box Go w tej chwili drugi sezon wszedł i opowiada o takich bardzo patchworkowej, współczesnych rodzinach właśnie, mieszanych, nieoczywistych. Też znak naszych czasów. Znak naszych czasów i jest to opowieść właściwie o 3 pokoleniach. Ale przede wszystkim o bardzo fajnej dziewczynie, no już takiej powiedzmy starszej dziewczynie, prawie 40-letniej, która ma młodego 20-letniego chłopaka i oni próbują jakoś się dopasować z tych dwóch różnych światów, które do siebie być może nie przystają na pierwszy rzut oka. Ten serial, bardzo go lubię, uważam, że jest naprawdę i zabawny, i wzruszający, i fajny, i też wspaniałą, ze wspaniałą ekipą go robiłam, no ale to był taki dla mnie już moment, bo serial wymaga strasznie dużo pracy, siedzisz na planie 2-3 miesiące, właściwie nie wychodzisz stamtąd prawie, że i już miałam taki, że naprawdę dosyć, że mam dosyć, że już po prostu muszę wrócić do muzyki i w ogóle muszę sobie zrobić przerwę. I zdecydowałam właśnie, że muszę troszkę odpuścić, dać sobie przestrzeni na zastanowienie się, na twórczość, na to, żeby w ogóle odrodzić się też twórczo, bo byłam po prostu najzwyczajniej w świecie przepracowana. I w związku z tym teraz właśnie spokojnie sobie piszę ten projekt, mam jeszcze też kilka innych projektów, bo tak to jest w świecie filmowym, że trzeba mieć kilka rzeczy w tak zwanym developmencie, nigdy nie wiadomo, na co się uda pieniądze zdobyć. Okay. Natomiast z wielką radością wracam do muzyki, wracam też na scenę, wracam do koncertowania, bardzo tęskniłam za koncertami i w tej chwili nagrywam ze wspaniałym producentem Góralem, którego pozdrawiamy serdecznie. W tej chwili 3 numery mamy na tapecie. Jeden już na pewno się ukaże wkrótce na wiosnę. Już on jest gotowy i mamy już teledysk też prawie nakręcony do niego. I to jest bardzo ciekawe, bo Góral jest takim człowiekiem, który bardzo jest wrażliwy na muzykę, na częstotliwości też i tworzy taką muzykę, która ma wpływać, wiemy o tym, że częstotliwości wpływają na różne sfery naszego ciała, naszego wnętrza. Nie wiem, czy państwo wiedzieliście o tym, ale jest coś takiego jak częstotliwość miłości. O, jest to stwierdzone, to się dobrze składa, naukowo, bo walentynki tak, są za jest to stwierdzone za naukowo. I faktycznie właśnie taki utwór zrobiliśmy w tej częstotliwości i on się nazywa Częstotliwość Miłości. I kolejne utwory też, tak, też w różnych takich dobrych dla ciała częstotliwościach. Troszeczkę taka, myślę, będzie to muzyka, no właśnie trochę mówiąca o takim troszkę spokoju, wyciszeniu, trochę takim, wiesz, dla duszy. Marysia, ostatni temat, No Logo. No Logo to z kolei zespół mojego męża, Adriana Łabonowskiego, ale w pewnym sensie no, to jest też mój zespół, w takim sensie, że ja z nimi no, jestem rzeczy, od 10 jasne. Lat, siłą rzeczy, razem gramy, mamy wspólne projekty, my jesteśmy zawsze razem na scenie, Adi występuje ze mną, ja zawsze występuję z nim i też kocham ten projekt, bo to jest zupełnie co innego, ja się mogę tam wyżyć rockowo. Fajnie jest być też w takim kolektywie, gdzie nie jestem ja liderką, ale właściwie jest nas czasami kilka osób, zawsze zapraszamy gości. Dużo gramy z Piotrkiem Leroyem, to jest taka wieloletnia przyjaźń. Wiele ludzi to zaskakuje, bo wydawałoby się, że my jesteśmy z różnych światów, a my się z Piotrem bardzo wiele lat przyjaźnimy. Nagraliśmy utwór Znamy się tak krótko zresztą w zeszłym roku i z Wielką Orkiestrą, Narodową Orkiestrą Dętą. Wspaniały ze wspaniałej aranżacji Mariusza Dziubka i z tą orkiestrą dętą też z takimi dużymi orkiestrami dużo graliśmy ostatnio i w filharmoniach i w różnych fajnych miejscach, ale wiem, że w ogóle całą trasę szykujemy na wiosnę właśnie z Piotrkiem, z Leroyem i szykujemy też nowy kawałek w związku z tym z Piotrkiem, ale jeżeli chodzi o No Logo, to już tak szybko muszę powiedzieć, przede wszystkim oni nagrali fantastyczną nową płytę, która niedługo wychodzi i ja też zrobiłam im teledyski na tą płytę i będziemy teraz się też skupiać, żebyście państwo o tej płycie usłyszeli. I na pewno zapraszam na koncerty, bo koncerty No Logo, no to jest naprawdę petarda. Maria, moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać i ja podejrzewam, że tych wątków i tematów by tutaj było jeszcze mnóstwo. Podejrzewam, że im będzie bliżej do realizacji twojego filmu, to pewnie się spotkamy jeszcze i sobie o samym filmie porozmawiamy więcej. A tu musimy postawić kropkę. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas i nas odwiedziłaś. Maria Sadowska bardzo była gościem Trójki. Bardzo dziękuję i mega się cieszę, że tutaj mogłam wrócić do mojego ulubionego radia.